Mateusz, ta niedziela bardzo piękna, bo wygrywacie bardzo pewnie. Pierwszy raz widzimy w tym sezonie zespół tak skuteczny. 14 bramek to chyba bardzo dobra i wysoka wygrana z drużyną ze Szczecina. No na pewno, mecz był ciężki. Szczecin nie dał się od razu tak jakby przełamać, tylko walczyliśmy z nimi bramka za bramkę i powoli robiliśmy sobie przewagę. Chłopaki, ciężko trenowaliśmy z chłopakami te ostatnie 2 tygodnie i starczyło nam sił na to, żeby pokonać Szczecin 14 bramkami. Ty dzisiaj możesz być podwójnie szczęśliwy, bo miałeś okazję zadebiutować w Superlidze i jeszcze okrasić ten debiut bardzo ładną bramką. No tak, w końcu jakiś tam debiut można powiedzieć, że jest. No ta bramka wpadła, no najważniejsze, żeby wpadła, najważniejsze jest bramka. Bardzo się cieszę z tego powodu, no to jest dla mnie takie duże przełamanie. Muszę ciężko pracować, żeby dostawać takie szanse od trenera i tylko ciężka praca mnie czeka. Powiedz, ile dla Was znaczą takie właśnie szanse występów w drużynie Superligi dla Was młodych zawodników, którzy trenujecie w drugim zespole? Czy taki występ to jest dla Was taki power i dodatkowy kop do tego, żeby jeszcze ciężej, jeszcze mocniej trenować? Oczywiście, takie szanse przy pełnych trybunach to jest dla nas i walka ze stremą, ze stresem i... No i to jest zupełnie inny poziom. Pierwsza liga czy Superliga to są bardzo duży przeskok, to tutaj tego musimy ciężko pracować, żeby po prostu dostawać szanse i walczyć z takimi przeciwnikami jak Szczecin. Choćby te 10-5 minut to dla nas bardzo dużo. Michał, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem to był najlepszy występ Azotu w Puławie, jaki widzieliśmy tutaj u siebie w tym sezonie. Znaczy, chyba wynik jest najbardziej przekonywujący, ale tak jak powiedziałeś, no, gra była chyba może nie bliska ideału, ale naprawdę bardzo dobra, duża skuteczność, bardzo dobra gra w obronie, bramkarze pomogli, funkcjonowała kontra. Także wszystkie elementy jakby piłki ręczne dzisiaj funkcjonowały. Ty dzisiaj prawie pełnowymiarowy występ zaliczyłeś w obliczu urazu Rafała Przybylskiego. Przydało ci się takie spotkanie, żeby pograć troszkę dłużej i troszkę więcej sił wykrzesać z siebie? Znaczy, no, obawialiśmy się tego meczu, bo ze względu na to, że wiesz, właśnie mamy troszkę okrojoną ławkę, jesteśmy mocno poobijani po zgrupowaniu, jeszcze są urazy z Mielca, gdzieś tam Wojciech Gumiński, Paweł Podsiadło jeszcze wraca, także mamy troszkę braki kadrowe i obawialiśmy się tego meczu, ale cieszy, że gdzieś to powpadało i to już dźwignęliśmy. Dzisiaj trzeba przyznać, że zaskoczyła również bardzo pozytywnie nas młodzież w postaci Kaspra Adamczuka i Mateusza Flonta. Pokazali, że mogą być fajnym uzupełnieniem tego zespołu. No tak, po to każdy trenuje, szczególnie gdzieś tam młodzież i to zaplecze z pierwszej ligi trenują, żeby gdzieś tam dostawać tą szansę. Dzisiaj była ku temu okazja, wykorzystali ją w 100%. Na pewno będzie to dla nich motywacja do dalszej ciężkiej pracy i oby tak dalej. Michał, teraz rozpoczynacie bardzo ciężki maraton. W przyszły weekend gracie już w Zabrzu z Górnikiem. To będzie bardzo ważne spotkanie w kontekście pozycji przed playoffami. No tak, już gdzieś tam się przygotowujemy z tyłu głowy na Zabrze, ale małymi krokami. Dzisiaj był Szczecin, jutro na pewno troszkę odpoczniemy i od wtorku weźmiemy się już za misję Zabrze. Na pewno oczekujemy ciężkiego spotkania, ale mam nadzieję, że wróci troszkę zawodników tych kontuzjowanych. Będzie miał trener troszkę więcej pola manewru. No i zaczynamy od niedzieli już ten maraton, środa, sobota, chyba praktycznie cały listopad gramy środa, sobota, także czeka nas ciężki okres. Jest teraz ten tydzień na jakieś ostatnie szlify i podładowanie chyba akumulatorów. Jak byś scharakteryzował waszego najbliższego rywala, Zabrzan, w tym sezonie? Na pewno mocna bramka, mocna obrona, szeroki skład, także od kilku lat już wiadomo, jak są groźni i gdzieś tam te boje z Puławami zawsze elektryzują gdzieś tam publiczność piłki ręcznej w Polsce. Na pewno solidny, bardzo mocny przeciwnik. Bye.
Bartek, to 14-bramkowe zwycięstwo to było takie spotkanie, którego potrzebowaliście w kontekście rywalizacji już przyszłotygodniowej, ciężkiego kalendarza i początku spotkań Zabrze, Opole, Kielce i puchary? Tak, na pewno to gdzieś dodaje pewności siebie, wprowadza dobrą atmosferę do szatni, że pierwszy mecz po przerwie na reprezentację wygrywamy, no myślę, że można powiedzieć dość łatwo, no bo 37 bramek straconych, 23 stracone, no to naprawdę jest zarówno w ataku, jak i w obronie, to pokazuje, że zagraliśmy naprawdę solidne spotkanie, więc to na pewno cieszy, to motywuje i gdzieś patrzymy z optymizmem na te mimo wszystko bardzo ciężkie mecze. Zgodzisz się ze mną, że to było jedno z waszych lepszych spotkań w tym sezonie w Superlidze, bo nie widzieliśmy zbyt wielu błędów, żebyście popełniali tak, jak to raczyliście nas z tymi błędami w poprzednich spotkaniach. Skończysz te swoje wysiłki podania. Myślę, że tak. Myślę, że to mogło być jedno z naszych najlepszych spotkań. Cóż, no powiem tak, no gdzieś z każdym meczem to powinno wyglądać coraz lepiej. Jesteśmy mimo wszystko drużyną nową, tak? To nie da się gdzieś w dwa tygodnie na okresie przygotowawczym czy w dwa miesiące zrobić tak, żebyśmy teraz się rozumieli bez słów. To na to potrzeba czasu i gdzieś z tego braku czasu wychodzą czy błędy na boisku, czy w ataku, czy w obronie, ale z biegiem czasu myślę, że będzie ich coraz mniej i ta gra będzie wyglądała coraz lepiej. W przyszłym tygodniu rozpoczynacie już ten maraton od Zabrza. Powiedz, jak się czujecie kondycyjnie, bo widzimy, że macie ubytki w składzie i no to zawsze jest jakiś problem dla trenera. Tak, powiem, sztab szkoleniowy cały czas pracuje nad tym, żeby chłopaków doprowadzić do pełnej sprawności. Mamy dużo ludzi do grania. Oczywiście są tam mniej doświadczeni, są bardziej, ale gdzieś mamy każdy do siebie ma zaufanie i tych ludzi, mimo kilku tam problemów zdrowotnych, no to mamy kim grać, więc nie przejmujemy się tym, gramy tym, kim możemy i czekamy na powrót chłopaków i tyle. Na koniec zapytam Cię właśnie o tą młodzież, która dzisiaj bardzo ładnie zagrała, wykorzystała, można powiedzieć, swoje szanse. Kacper Adamczuk zdobył dwie bramki, Mateusz Flont debiutancką, jakże ładną bramkę, po której gratulowałeś mu bardzo serdecznie. Powiedz, jak z perspektywy młodego zawodnika myślisz, emocjonalnie oni traktują takie spotkania i szanse występu w Superlidze? A to ja już jestem starym zawodnikiem? No. Nie, na pewno nie, niemożliwe. To znaczy super, że Mateusz rzucił tą bramkę. Cóż, pogratulowałem mu, jeszcze pewnie nieraz mu pogratuluję. To na pewno dużo dla niego znaczy, dla mnie też to dużo znaczyło, jak gdzieś miałem swój pierwszy mecz i rzuciłem pierwszą bramkę, więc dla każdego to jest coś fajnego, coś do zapamiętania. Na pewno to gdzieś da mu jakiegoś powera i chęci do jeszcze większej pracy, żeby jak najczęściej z nami grać z tym zespołem.